Cześć, w dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy S7 Edge. Można przypuszczać, że Galaxy S7 Edge jest następcą dwóch modeli, S6 Edge i S6 Edge Plus, w związku z tym, że ma wyświetlacz trochę większy niż ten pierwszy model i trochę mniejszy niż ten drugi model. Na pewno również od nich kopiuje design, ponieważ telefon jest wykonany z dwóch tafli szkła Gorilla czwartej generacji, mocno zaoblonych na krawędziach, z metalowym korpusem. Telefon jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, ja dostałem czarną, bardzo taką powiedzmy klasyczną. Natomiast jeśli porównywać z poprzednikami, no to należy odnotować, że telefon jest nieco grubszy, dzięki czemu również aparat bardziej chowa się w obudowie. Należy również zauważyć, że jest bardziej obły. Rzeczywiście te krawędzie są mniej odczuwalne niż w poprzednikach, dzięki czemu telefon lepiej leży w dłoni. Ale efekt uboczny jest taki, że telefon jest również śliski. Mnie ten telefon kilka razy wypadł z dłoni, niestety. W związku z tym się poobijał i porysował. Uważajcie, jeżeli go kupicie. Druga sprawa jest taka, że dodano wodoodporność, w związku z tym telefon można spokojnie zanurzyć i nic mu się nie stanie. To jest bardzo fajna sprawa. Jest również slot na karty pamięci, w związku z tym pamięć można sobie rozbudować. To również jest pozytywna rzecz. Pamiętajcie, że telefon pracuje na kartach nano SIM. Oczywiście baterii nie da się w nim wymienić, jak w większości telefonów flagowych obecnie sprzedawanych. Natomiast reasumując, podsumowując całość, muszę stwierdzić, że telefon wygląda rewelacyjnie, prezentuje się pięknie i z całą pewnością jest to jedno z najbardziej oryginalnych urządzeń, jakie można w chwili obecnej kupić. Ekran ma 5,5 cala i rozdzielczość QHD, czyli 1440x2560, dzięki czemu ostrość wyświetlanych obrazów jest perfekcyjna, jest naprawdę fantastyczna, gęstość pikseli jest na poziomie 534 punktów na cal. Jeśli chodzi o typ matrycy, to jest to matryca Super AMOLED, w związku z tym również wszystkie parametry są na najwyższym z możliwych poziomów. Czytelność w jasnym słońcu jest rewelacyjna dzięki temu, że jasność jest podbijana w trybie automatycznym do bardzo wysokich poziomów. Kontrast jest nieskończony, kąty widzenia są perfekcyjne, kolory są z kolei bardzo naturalnie odwzorowane, ale można też je sobie podkręcić, bo da się sterować nasyceniem barw, jeżeli wolelibyście takie bardziej jaskrawe. W związku z tym uważam, że lepszego ekranu po prostu nie da się znaleźć na rynku. Natomiast są również dwie ważne cechy związane z wyświetlaczem. Pierwsza sprawa jest taka, że ramki ekranu są jeszcze cieńsze niż w poprzedniku i mogłoby się wydawać, że to jest plus, ale niestety nie do końca, ponieważ kiedy ja sięgałem do czegoś dłonią, to po prostu spodem tej dłoni sobie dociskałem do tego wyświetlacza, do krawędzi bocznej, w związku z tym panel dotykowy źle rozpoznawał komendy dotykowe. Samsung pracuje już ponoć nad usprawnieniem tej funkcji, nad innym sposobem rozpoznawania dotyku i ma to być dostarczone w najbliższych aktualizacjach. Zobaczymy, jak to będzie działać. Druga sprawa to jest to, że klawisze, które znajdują się pod ekranem, podświetlają się tylko na 1,5 sekundy i nie da się tym podświetleniem sterować natywnie. Część z Was w komentarzach pod testem Galaxy S7 zwraca mi uwagę, że można doinstalować sobie zewnętrzny program, który nazywa się Galaxy Button Lights i rzeczywiście on pozwala na sterowanie tym czasem podświetlenia, ale pamiętajcie, że to jest zewnętrzny program, w związku z tym może zniknąć za jakiś czas albo może stać się płatny na przykład. W związku z tym tak czy siak uważam, że brak możliwości sterowania podświetleniem natywnie jest po prostu błędem. Wprawdzie S7 Edge globalnie jest dostępny w wersji z dwoma procesorami, ale w Polsce dostaniecie najpewniej tą, która ma Exynosa 8890. To jest 8-rdzeniowy układ, w którym rdzenie są zarządzane w ten sposób, że jeżeli potrzebny jest duży skok wydajności, to dwa z nich rozpędzą się do prędkości 2,6 GHz, jeśli jednak ta wydajność może być trochę mniejsza, to 4 się rozpędzą do prędkości 2,3 GHz, a 4 pozostałe zawsze będą taktowane z prędkością 1,6 GHz. Jest układ graficzny Mali T880 i są 4 GB pamięci operacyjnej. Wyniki w testach benchmarkowych są oczywiście rewelacyjne, to jest jeden z najszybszych telefonów, jakie w chwili obecnej są sprzedawane. Natomiast pamiętajcie, że nie ma już takiej dużej różnicy, jak to było w przypadku S6. Telefon jednak nie ma dużej przewagi nad konkurentami. W codziennym użytkowaniu wszystko spisuje się naprawdę fantastycznie. Telefon jest super szybki, super płynny, nie pojawiają się żadne negatywne efekty korzystania z wydajnego procesora, jak na przykład mocne nagrzewanie się telefonu. W związku z tym ja po prostu z jego pracy byłem bardzo, bardzo zadowolony. Z 32 GB pamięci wewnętrznej mniej więcej 25 jest dostępne na pliki użytkownika. Telefon pracuje na Androidzie wersji 6.0 z nakładką systemową TouchWiz. Interfejs można lubić albo można go nie lubić, natomiast on ma kilka fajnych funkcji związanych również z klawiszem domowym, który znajduje się pod ekranem. Jeśli go wciśniecie raz, wtedy telefon wybudzicie, co jest jasne. Jeśli wciśniecie go dwa razy, to wtedy włączycie szybko aparat fotograficzny, a jeśli wciśniecie go szybko trzy razy, to wtedy zmniejszycie cały interfejs po to, żeby wygodnie było sięgać jedną dłonią do jakichś funkcji ukrytych w rogach. Oczywiście w ten klawisz domowy jest zatopiony czytnik linii papilarnych, działający bardzo precyzyjnie i bardzo szybko. W związku z tym z jego pracy można być zadowolonym. Pamiętajcie natomiast, że trzeba go jednak wcisnąć, nie wystarczy go delikatnie dotknąć. Mizianie tutaj niestety nie zadziała. Podoba mi się również to, że na ekranie blokady są skróty do aparatu fotograficznego i do dzwonienia, które można włączyć przeciągnięciami. Da się je również wyedytować, jeżeli z jakiejś funkcji telefonu chcecie korzystać częściej. Mocno podkreślaną nową funkcją telefonów z serii Galaxy S7 jest wyświetlacz Always On. Kiedy telefon jest zablokowany, na wyświetlaczu są wyświetlane informacje o godzinie i powiadomieniach. Można zmieniać sobie styl zegara, można również dodać jakieś elementy, na przykład tło.
I ta funkcja może być przydatna wtedy, kiedy chcecie szybko coś podejrzeć, ale z całą pewnością nie jest innowacją, była dostępna w wielu innych telefonach już dawno temu. Natomiast również należy odnotować, że ona wykorzystuje mniej więcej 1% baterii na każdą godzinę, kiedy z niej korzystacie, w związku z tym też używajcie jej świadomie. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to podoba mi się to, że da się zmniejszyć siatkę ikon, które znajdują się na ekranach głównych, po to, żeby wyświetlać więcej programów na każdym z pulpitów. Można również w funkcji Galaxy Lab przełączyć się na zupełnie płaską strukturę menu, tak żeby wszystkie programy były wyświetlane na pulpitach przesuwanych w lewo i w prawo, wtedy nie ma żadnego wejścia do menu głównego urządzenia. W telefonie jest również opcja obsługi motywu, w związku z tym można zmieniać kolorystykę interfejsu, dodatkowe motywy można pobierać sobie ze sklepu Samsunga. Jest również oczywiście opcja sterowania klawiszami skrótów, które znajdują się na pasku powiadomień, można je sobie poprzestawiać, a w menadżerze aplikacji znajdziecie przycisk, który pozwala zamykać wszystkie aplikacje w tle. Jeśli chodzi o pulpity główne, to wśród nich jest również jeden dodatkowy po lewej stronie, który nazywa się Update. To jest aplikacja, która wyświetla informacje z różnych serwisów newsowych. Zastąpiła Briefing, jest dostępna po polsku, jest po prostu wygodna, w związku z tym to jest również pozytyw. W telefonie znajdziecie również bajery w postaci pulsometru, który jest obok aparatu fotograficznego, wystarczy do niego przyłożyć palec i odczyta Wasze tętno. Można również przy jego pomocy zbadać sobie saturację krwi. To jest coś, co na pewno zrobi wrażenie na Waszych znajomych, którzy nie mają Samsungów, bo tylko w modelach tego producenta takie funkcje znajdziecie. Wielozadaniowość ułatwia również możliwość podzielenia ekranu na dwie części. Można także wyświetlać sobie różnorakie aplikacje w oknie pop-up. W związku z tym, że mamy do czynienia z urządzeniem, które ma Edge w nazwie, trzeba również opowiedzieć o funkcjach krawędziowego wyświetlacza, czyli tej zagiętej płaszczyzny ekranu. One są dostępne tylko po prawej albo po lewej stronie, w zależności od tego, czy jesteście leworęczni czy praworęczni, możecie sobie to w dowolny sposób ustawić i opierają się o panele. Te panele są większe niż w poprzedniku, mają na ogół dwa rzędy, czyli na przykład dwa rzędy aplikacje tutaj zmieszczą często przez Was używanych albo takich funkcji, z których często korzystacie w telefonie, ale niektóre są również pojedyncze, jak na przykład widget dotyczący kontaktów. Można także wyświetlić sobie tutaj na przykład linijkę albo kompas i to są dwie rzeczy, które mnie zaskoczyły i które rzeczywiście są ciekawe. Dodatkowe panele można sobie również pobierać. Jest również ta funkcja, którą mogliście spotkać w poprzednich telefonach z serii Edge, która nazywa się podświetlenie ekranu. Kiedy ktoś do Was dzwoni, jest to osoba z listy ulubionych przez Was kontaktów, będzie do niej przypisany odpowiedni kolor i kiedy telefon leży wyświetlaczem w dół, to ten kolor będzie się odbijał na szklanej szybie. Wygląda to wszystko bardzo ładnie, natomiast ja uważam, że praktyczność tego rozwiązania nie jest najlepsza. Ja musiałem się zmuszać, żeby do tej krawędzi sięgać i tak naprawdę to, czy ktoś będzie z tego korzystał, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od osobistych preferencji. Na pokładzie na start nie ma standardowych aplikacji do obsługi multimediów od Samsunga, czyli programu muzyka i wideo. Da się te aplikacje zainstalować ze sklepu Galaxy Apps, natomiast ja uważam, że to jest wyjątkowo nietrafne rozwiązanie. Nie wszyscy będą wiedzieli, że tam należy ich szukać i będą korzystali z podstawowych zamienników, które są na start. No i niestety nie są to specjalnie udane programy. Serwis Muzyka Play to jest program, który niestety ma zagmatwany interfejs i dodatkowo nie działa płynnie nawet na tak szybkim urządzeniu. Jak już sobie te dodatkowe programy zainstalujecie, co gorąco polecam zrobić, no to w serwisie Muzyka znajdziecie możliwość wyszukiwania plików w folderach. Jest również rozbudowany equalizer, dodatkowo z funkcją skalera UHQ, który ma dodatkowo zwiększać rozdzielczość dźwięku, cokolwiek to znaczy. Natomiast najważniejsze jest po prostu to, że Galaxy S7 Edge gra po prostu świetnie. To jest rewelacyjne urządzenie muzyczne. Myślę, że nawet najwięksi melomani będą z tego urządzenia zadowoleni. Jeśli chodzi z kolei o odtwarzanie filmów, no to aplikacja wideo ma dobre wsparcie dla kodeków i formatów, pozwala również sterować filmami przy pomocy gestów, co jest pozytywem. Da się również otwierać pliki w oknie pop-up, co również jest na plus, w związku z tym program uważam za zupełnie ok. Aparat ma 12-megapikselową matrycę w porównaniu z 16-megapikselową, która była dostępna w poprzedniku. Należy również odnotować, że te 12 megapikseli jest rejestrowane przy aspekcie 4:3, natomiast przy aspekcie 16:9 rozdzielczość spada do 10 megapikseli i to już jest duża różnica w porównaniu z poprzednikiem. Natomiast obiektyw na pewno jest jaśniejszy, więc to pozytyw. Jest również optyczna stabilizacja obrazu. Można również wyróżnić ten aparat ze względu na to, że ma super szybką detekcję fazy, która wykorzystuje wszystkie piksele, które znajdują się w matrycy. W związku z tym ustawianie ostrości jest błyskawiczne. Jeśli chodzi o interfejs, to w trybie automatycznym możecie zmienić rozdzielczość fotografii. Możecie również dodać sobie filtry. Jest także opcja włączenia trybu HDR, także w opcji automatycznej. W trybie profesjonalnym z kolei można już sterować ręcznie punktem ostrości. Można również włączyć dłuższy czas naświetlania zdjęcia, aczkolwiek uważam, że suwak, który tego służy, jest źle wyskalowany, jest po prostu niewygodny. Jest także opcja zmiany ISO, balansu bieli czy zapisywania zdjęć w trybie RAW. Jeżeli poszukacie dodatkowych trybów, to znajdziecie również rewelacyjną, naprawdę świetną panoramę. Jest również tryb robienia zdjęć jedzeniu. Można także zrobić zdjęcia obiektu z różnych stron. Można dodatkowe tryby sobie również pobierać. Wśród nich znajdziecie na przykład upiększanie twarzy. W związku z tym sam interfejs jest rozbudowany, jest w nim dużo opcji, którymi można sobie sterować. Natomiast oczywiście najważniejsza jest jakość robionych zdjęć. I tak się składa, że
Galaxy S7 Edge nie zawodzi. Robi zdjęcia naprawdę fantastyczne, rewelacyjne, z ogromną ilością detali, pięknie wyglądającymi kolorami, z minimalną w zasadzie żadną ilością szumów. Nawet wtedy, kiedy światło jest słabsze, te szumy są trzymane pod kontrolą. No i dzięki jasnemu obiektywowi rzeczywiście nawet zdjęcie zrobione z ręki jakiegoś słabo oświetlonego miejsca będzie wyglądało po prostu fajnie. Z całą pewnością Galaxy S7 Edge w związku z tym jest jednym z najlepszych aparatów fotograficznych, jakie istnieją na rynku. Jeżeli szukacie foto smartfonu, to będzie rewelacyjny wybór. Na froncie z kolei jest aparat 5-megapikselowy do robienia zdjęć typu selfie, również bardzo jasny. W związku z tym również w ciemniejszych scenariach będzie robił zdjęcia w porządku. Ma również opcję doświetlenia się flashem przy wykorzystaniu wyświetlacza telefonu. Jest również opcja robienia selfie panoramicznego, kiedy telefon łapie więcej scenerii na boki. W związku z tym również ten aparat pochwalę. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 4K. Potrafi także kręcić wideo hyperlapse, a także w zwolnionym tempie 240 klatek na sekundę przy 720p. I filmy również mają ogromną, fenomenalną ilość detali. Świetnie spisuje się optyczna stabilizacja obrazu. Galaxy S7 Edge kręci filmy rewelacyjne. Telefon obsługuje LTE kategorii 9, w związku z tym działa w sieci 4G LTE Ultra w Play. Z dobrymi prędkościami wczytuje wszystkie strony i myślę, że z wygody obsługi sieci będziecie bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o czas trzymania na jednym ładowaniu, również telefon pochwalę, dlatego że powiększono tutaj mocno ogniwo w porównaniu z poprzednikiem i 3 dni w cyklu mieszanym nie są dla tego telefonu wysiłkiem. Mnie tylko raz zdarzyło się ładować po 48 godzinach telefon, tak to wytrzymywał znacznie, znacznie więcej. W związku z tym to również pozytyw. Z innych rzeczy telefon obsługuje szybkie ładowanie, można również telefon ładować bezprzewodowo, aczkolwiek bezprzewodową ładowarkę musicie już sobie dokupić, w zestawie jej nie ma, ale w zestawie za to jest przełączka pomiędzy formatem micro USB a pełnym USB, w związku z tym łatwo do telefonu podpiąć na przykład pendrive'a. Wszystko, co jest konieczne do takiej operacji, jest w zestawie. Pamiętajcie natomiast, że urządzenie niestety nie posiada diody podczerwieni, w związku z tym nie da się go wykorzystać jako pilota do innych urządzeń. Podsumowując, do Samsunga Galaxy S7 Edge mam w zasadzie tylko dwa zastrzeżenia. Pierwsze z nich to fakt, że urządzenie jest śliskie, w związku z tym może się wysmyknąć i stracić na urodzie, kiedy spotka się z chodnikiem albo na przykład z jakimiś kamorami. Natomiast drugie zastrzeżenie to niestety wysoka cena urządzenia. Smartfon da się kupić w chwili obecnej za około 3300 zł i to dużo, szczególnie, że można również wziąć pod uwagę kupno poprzedników, czyli S6 Edge Plus i S6 Edge i zaoszczędzić odpowiednio 800 albo nawet 1400 zł i to są naprawdę duże pieniądze. Natomiast do innych pozostałych cech telefonu nie mam żadnych zastrzeżeń. Galaxy S7 Edge jest wyposażony w topowy wyświetlacz, najlepszy jaki jest dostępny na rynku, jest zbudowany w fantastyczny sposób, ma świetny procesor, bardzo fajny interfejs, ma również fantastyczne multimedia i kilka bajerów w postaci na przykład pulsometru na pokładzie. To jest coś, co telefon na pewno wyróżnia. No i rzeczywiście, jeżeli macie tylko dużo pieniędzy i chcecie wydać na naprawdę topowy telefon, Galaxy S7 Edge na pewno możecie brać pod uwagę. Ja ten sprzęt gorąco polecam. Jaka jest Wasza ocena Samsunga Galaxy S7 Edge? Czy warto telefon w chwili obecnej kupować, czy może jednak na przykład kupić sobie S6 Edge Plus i do tego gogle do wirtualnej rzeczywistości? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Ja też zwrócę Wam uwagę pewnie na to, na co Wy zwróciliście uwagę, czyli na fakt, że ostatni tydzień jakoś nie obfitował specjalnie dużo odcinków Mobzilli. Obiecuję, że to w tym tygodniu się zmieni. Oczywiście miałem sporo wyjazdów na różnorakie premiery, ale to też będzie miał fajny, pozytywny skutek tym, że trafią do mnie szybko nowe flagowe modele, które wchodzą na rynek. Huawei P9 i LG G5 pojawią się w najbliższym czasie w testach, w związku z tym nie trzeba będzie na nie długo czekać. Jeżeli macie oczywiście jakieś smartfonowe pytania, to podzielcie się nimi w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Mobzilli, które pojawią się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!